Tą sprawą od razu zainteresowały się media. No, nic w tym dziwnego. Chodziło w końcu o dziewczynę znanego hollywoodzkiego aktora, Ashtona Kutchera. Pomimo usilnych starań, sprawca wymykał się policji z rąk i zmieniał miejsce zamieszkania. Tam, gdzie się pojawiał, prędzej czy później działo się coś złego. Dopiero po latach powiązano ze sobą kilka spraw i uzmysłowiono sobie, że człowiek odpowiedzialny za głośne zdarzenie, do którego doszło 21 lat temu, miał na koncie także inne poważne wybryki. Mężczyzna w mediach zyskał przydomek rozpruwacza z Hollywood. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Prawdziwy szum medialny pojawia się, kiedy świat celebrytów krzyżuje się z przemocą i rozlewem krwi. Tak z pewnością było, gdy na światło dzienne wypłynął temat związany z morderstwem Ashley Ellerin. Sprawę jej zabójstwa głośno komentowano w amerykańskiej prasie z tego względu, że dziewczyna spotykała się z gwiazdą Hollywood. W wieczór śmierci kobieta miała wybrać się na randkę z Ashtonem Kutcherem. Jednakże nigdy na nią nie dotarła, ponieważ w jej domu zjawił się mężczyzna, który zamordował ją w sposób, który dziennikarze określali jako bestialski. Nikt wtedy nie wiedział, że Ashley nie była jedyną ofiarą tego oprawcy i że nadejdą po niej kolejne. Kiedy prawda wyszła na jaw, kilka lat później, o zabójcy pisano głównie w kontekście drugiego morderstwa, które popełnił. Jego nazwisko utożsamiano przede wszystkim z Ashley Ellerin. Amerykanie śledzili proces rozpruwacza z Hollywood z zapartym tchem. Kiedy na jednej z rozpraw przesłuchano w charakterze świadka znanego i lubianego aktora, jego słowa cytowano w każdym znaczącym tytule prasowym. Jednak przewinienia Michaela Gargiulo, któremu postawiono zarzuty, okazały się jeszcze bardziej przerażające. Jak większość seryjnych morderców, kierował się pewnym kluczem w doborze swoich ofiar. Polował na kobiety, które były młode, piękne i lubiane. Cechą charakterystyczną jego czynów było to, że wybierał te osoby, które mieszkały blisko niego. Swoje zbrodnie starannie planował. Musiał dobrze zaznajomić się z tymi kobietami, ale nie chciał poznawać ich bezpośrednio. Wolał je śledzić i obserwować z ukrycia. Swoją zbrodniczą karierę rozpoczął, kiedy był jeszcze nastolatkiem i mieszkał daleko od Hollywood, miejsca, z którym później go kojarzono. Mężczyzna, który pewnego dnia został okryty niechlubną sławą i nazwano go rozpruwaczem z Hollywood, urodził się w lutym 76 roku w Glenniew, niewielkiej miejscowości położonej około 30 km od Chicago. O dzieciństwie i wczesnej młodości Michaela niewiele wiadomo. Ze zdawkowych informacji na jego temat można się dowiedzieć, że miał 6 rodzeństwa. Jego rodzice, wychowując 7 pociech, nie byli w stanie poświęcić wszystkim właściwej uwagi. Po latach, kiedy go schwytano, Michael przyznał, że w dzieciństwie czuł się lekceważony przez dorosłych. Miał również doświadczyć przemocy fizycznej i psychicznej ze strony ojca i starszych braci. Nie uważał jednak, aby stanowiło to źródło jego problemów w dorosłym życiu. Choć nigdy nie uzyskano potwierdzenia, że historia opowiedziana przez niego organom ścigania była prawdziwa, psycholodzy i psychiatrzy, którzy poddali go badaniom, byli skłonni w nią uwierzyć. Zwłaszcza, że z zeznań poszczególnych świadków, tych, którzy znali go na wczesnym etapie życia, wyłonił się obraz szkolnego prześladowcy, chłopaka bardzo nerwowego i skłonnego do wybuchów. Gargiulo uczęszczał do miejscowej szkoły średniej. Tam miał grono znajomych, którzy czasami się go obawiali. W niektórych momentach woleli zejść mu z drogi. Obserwowanie go w akcji, to jak się zmieniał, było czymś przedziwnym. Wszystko zwykle działo się w ciągu sekundy. W jednej chwili był normalnym gościem, z którym można było pogadać i wyjść gdzieś po zajęciach, ale za chwilę potrafił stać się szalony. Wystarczyło, że przeskoczył ten jego przełącznik i stawał się kimś innym, kimś wręcz nieludzkim. Jednym z najbliższych znajomych Michaela był Doug. Mieszkali blisko siebie i często się odwiedzali. Zwłaszcza Gargiulo był częstym gościem w domu rodziny Pacaccio. Jego przyjaciel miał starszą siostrę, Tricia.
Uczęszczała ona do tego samego liceum, ale nigdy nie zwracała szczególnej uwagi na znajomego młodszego brata. Jednak ta dziewczyna przykuła uwagę Michaela. Tamte lato miało być pamiętne dla Trissy. Właśnie skończyła szkołę i szykowała się do wyprowadzki. Wraz z początkiem jesieni miał rozpocząć naukę w koledżu. 13 sierpnia 1993 roku umówiła się z przyjaciółmi na imprezę pożegnalną. Trissia nie mogła doczekać się rozpoczęcia nowego etapu w życiu. Większość wieczoru spędziła ze znajomymi, którzy później odwieźli ją do domu. Rankiem następnego dnia jej ojciec ujrzał widok, przez który serce szybciej mu zabiło. Na początku zauważył przy drzwiach wejściowych do domu pozostawione buty córki. Kiedy mężczyzna wyjrzał za próg, zobaczył zwłoki Trissy. Miejsce zbrodni było zaznaczone litrami krwi, a na ciele zmarłej dziewczyny, gołym okiem, można było dostrzec liczne rany kłute. Wszystko wskazywało na to, że kiedy ofiara wysiadła z samochodu znajomych, nigdy nie weszła ponownie do domu. Sprawca zaatakował ją z zaskoczenia, zadał jej 12 ciosów ostrym narzędziem. Jej zwłoki pozostawiono na schodach przy drzwiach wejściowych. Zabójca działał gwałtownie, a sposób, w jaki zadał jej śmierć, mógł świadczyć o tym, że był wściekły. Jednak na początkowym etapie śledztwa policja nie miała zbyt wielu podejrzanych. Dziewczyna była lubiana w okolicy i towarzystwie, nie miała żadnych wrogów. Autopsja wykazała, że nie doszło do napaści seksualnej. Na ciele Trissy natomiast odnaleziono DNA zabójcy, jednak początkowo na niewiele ten dowód się przydał. Policja błąkała się wtedy po omacku. Nie wiedzieli, kogo umieścić w kręgu zainteresowania. Dopiero po pewnym czasie uwagę stróżów prawa przykuł Michael Gargiulo. Uznano, że profil sprawcy zabójstwa pasowałby do niego. Sposób zadania ciosów, wygląd miejsca zbrodni, te elementy świadczyły o tym, że ktokolwiek zabił, w codziennym życiu przejawiał agresywne zachowanie. Poza tym kojarzył zamordowaną kobietę, znał dobrze jej brata i przebywał w ich domu, a właśnie tam doszło do przestępstwa. Michael wykazał też nadmierne zainteresowanie postępami śledztwa. Ciągle dopytywał, czy wiadomo coś nowego. Swego przyjaciela, brata zamordowanej kobiety, zapytał pewnego razu, co by zrobił, gdyby ten dowiedział się, kto zabił siostrę. Stróże prawa mieli przeczucie, że Michael mógł mieć coś wspólnego ze śmiercią Trissy, aczkolwiek nie było dowodów. Poza tym, pod koniec lat 90. Gargiulo wyjechał z rodzinnej wsi, a jego nowym domem stało się Los Angeles. Nowe miejsce zamieszkania dało Michaelowi okazję do dalszego zabijania. W momencie pierwszego zabójstwa miał zaledwie 17 lat. Odstęp pomiędzy pierwszym mordem a drugim wyniósł 8 lat. W tym czasie nastąpił etap wyciszenia. To jest charakterystyczne dla seryjnych morderców. Ashley Ellerin miała wtedy 22 lata i była pasjonatką mody. Studiowała projektowanie ubrań. Dorabiała również w klubach nocnych jako stripteaserka. Dziewczyna miała znajomości w świecie show biznesu, zwłaszcza wśród aktorów i muzyków. Dzięki znajomym poznała Kutchera, który na początku lat 2000 rozwijał swoją karierę aktorską i stał u progu sławy. Pewna siebie, brązowo-oka blondynka spodobała mu się. Ona również odwzajemniła jego zainteresowanie. Para była kilka razy widziana w swoim towarzystwie. Ashley przykuwała uwagę innych mężczyzn. Często zaczepiali ją na ulicy, próbowali zdobyć jej numer telefonu lub adres. Mimo to ta młoda kobieta najczęściej ich zbywała. Od czasu do czasu zdarzali się bardziej nachalni mężczyźni, a ich zachowania zakrywały o nękanie. Jedną z takich osób był właśnie Michael Gargiulo. Mężczyzna po przyjeździe do Los Angeles postanowił spróbować swoich sił w świecie filmowym. Podejmował się różnych prac i w pewnym momencie zaproponowano mu także niewielką rolę boksera w filmie krótkometrażowym. Jednak dla większości filmowców Gargiulo był przeciętnym mężczyzną, bez charyzmy i większego talentu. Ellerin również postrzegała go jako kogoś zwyczajnego, choć nieco dziwnego.
Nie czuło jednak powodu do niepokoju, gdyż nie znała go na tyle dobrze, by przewidzieć, że będzie chciał ją skrzywdzić. Nie wiadomo, kiedy i gdzie ta dwójka natknęła się na siebie pierwszy raz, jednak Michael był oczarowany Ashley. Pojawiał się pod jej domem, obserwował ją z ukrycia, nachodził. Z biegiem czasu poskarżyła się znajomym na tego uporczywego stalkera. Oni również widzieli, jak Michael nie odpuszcza i śledzi ją. Takich sytuacji, kiedy on ją obserwował z daleka, było kilka. Szczególnie pamiętam jedną. Zaparkował swój samochód w pobliżu miejsca jej zamieszkania. Nie wyłączył silnika, nie wyszedł też z auta. Po prostu siedział i się wpatrywał w jej dom. Zachowywał się, jakby jej wyczekiwał. Ten gość siedział tak przez dłuższą chwilę, zanim odjechał. Bardzo dziwna sytuacja, szczególnie, że było wtedy bardzo wcześnie rano. Nie zaprzątała sobie głowy podejrzanym stalkerem. Uwagę wolała poświęcić innemu mężczyźnie, który wydawał się jej atrakcyjny i którego uczucia odwzajemniała. Kutcher był dla niej idealnym materiałem na chłopaka. Po kolejnej udanej randce aktor postanowił zaprosić ją na imprezę zorganizowaną po gali rozdania nagród muzycznych. Ellerin przyjęła zaproszenie. Bardzo chciała tam iść. Para umówiła się, że przyjedzie po Ashley i wspólnie pójdą na imprezę. Nieoczekiwanie plany nieco się zmieniły. Aktor postanowił, że galę obejrzy wspólnie ze znajomymi, a dziewczynę odbierze z domu nieco później. Zatelefonował do niej, żeby przekazać jej te informacje, jednak ona już nie odbierała telefonu. Kolejne próby kontaktu nie przyniosły żadnego rezultatu. Ostatecznie zostawił jej wiadomość na poczcie głosowej. Chwilę przed godziną 23 aktor podjechał pod jej dom. Światło w środku było zapalone, a na podjeździe stało jej auto. Kiedy nie otworzyła drzwi, pomyślał, że dziewczyna musiała się na niego obrazić. Spojrzał w okno i zauważył, że na podłodze ktoś rozlał wino, ale nigdzie nie było śladu kobiety. Odszedł stamtąd z myślą, że Ashley była na niego zła i nie chciała go widzieć. Był przekonany, że ta czerwona ciecz na podłodze to alkohol, który został rozlany przez dziewczynę ze złości. W rzeczywistości Ashley nigdy nie odsłuchała tej wiadomości. Nie wiedziała, że Kutcher zamiast o 20 przyjedzie po nią nieco później. Podekscytowana randką z gwiazdą, kobieta szykowała się do spotkania. Wzięła długą i relaksującą kąpiel. Kiedy wychodziła z łazienki, ktoś szybko i gwałtownie ją chwycił. Choć Ashley próbowała się wyrwać z objęć napastnika, ten okazał się silniejszy. Stała do niego tyłem, więc nie mogła nawet zobaczyć jego twarzy. Sprawca miał przy sobie nóż, którym zadał śmiertelne ciosy. W momencie, kiedy miliony Amerykanów siedziało przed telewizorami i oglądało muzyczną galę, 22-letnia Ashley Ellerin umierała. Następnego dnia, rano, w domu Ashley zawitała jej przyjaciółka. Chciała z nią porozmawiać i dowiedzieć się wszystkich szczegółów na temat imprezy i randki. Jednak kiedy weszła do środka, w domu panowała kompletna cisza. Idąc dalej w głąb, znalazła przyjaciółkę, która leżała na schodach prowadzących na górę. Ellerin była martwa, jej ciało było sine i widniało na nim mnóstwo ran zadanych nożem. Wszędzie wokół była krew. Miejsce przypominało scenerię z horroru. Przestraszona kobieta uciekła stamtąd do swojego samochodu i wtedy zadzwoniła po policję. Sprawca czynu pozostawił ofiarę z otwartymi ranami, by ta się wykrwawiła. Zadał jej łącznie 47 ciosów nożem, celując w różne części ciała. Głowa denatki została prawie odcięta, zadane rany były głębokie. Zaatakował i zasztyletował ją w korytarzu przed wejściem do łazienki. Na ciele zamordowanej zabezpieczono ślady świadczące o tym, że walczyła. Odnaleziono również odciski palców na podłodze. Zabójca na miejscu zbrodni pozostawił swoje DNA. Sprawa stała się priorytetem policji w Los Angeles. Praktycznie od razu zaczęto przesłuchiwać świadków i wszystkie najbliższe osoby dla zamordowanej. Rozmawiano także z Ashtonem Kutcherem. Młody mężczyzna był przerażony, kiedy dowiedział się, że dziewczyna, z którą miał pójść na randkę, została zamordowana i to jeszcze w tak okrutny sposób.
Obawiał się również, że policjanci będą go podejrzewać, zwłaszcza, że bez problemu mogli odnaleźć jego DNA w mieszkaniu ofiary. Ponadto wieczór jej śmierci był pod jej domem. Jednakże funkcjonariusze dość szybko wykluczyli go z kręgu podejrzanych. Zarówno jego, jak i mężczyzn, z którymi Ashley niegdyś się spotykała. Śledczy doszli do wniosku, że biorąc pod uwagę siłę i metodę odebrania życia, sprawcy musiały towarzyszyć silne emocje, takie jak złość i frustracja. Prowadziłem wiele śledztw związanych z zabójstwami. Wiele z nich było bardzo krwawych i brutalnych. Jednak nigdy wcześniej i nigdy później nie widziałem takiego miejsca zbrodni. Było to jedno z moich najgorszych doświadczeń w pracy jako detektyw w Wydziale Zabójstw. Wystarczyło tylko raz spojrzeć na ten widok, by zobaczyć mnóstwo złości i furii osoby, która tego dokonała. Przyjaciele Ashley podsunęli policjantom pewien trop. Opowiedzieli o mężczyźnie, który przez ostatnich kilka miesięcy często kręcił się w jej pobliżu i podejrzanie się zachowywał. Prowadzący śledztwo szybko sprawdził ten trop i ustalono tożsamość mężczyzny. W ten sposób udało się dotrzeć do Michaela. Przesłuchanie go okazało się bezowocne. Ponownie nie można było udowodnić mu, że to on miał związek z tą śmiercią. Po pewnym czasie, z uwagi na brak nowych tropów i dowodów, policja z Los Angeles zamknęła sprawę śmierci Ashley. Akta tego morderstwa spoczęły w pudle, podobnie jak stało się to w przypadku zabójstwa Trissy, do którego doszło kilka lat wcześniej. Gargiulo wiedział, że na razie nie może się wychylać. Musiał przeczekać i stłumić swoją żądzę krwi. Panował nad sobą aż do momentu poznania Marii Bruno. Maria pochodziła z Salwadoru, jednak będąc nastolatką, wyemigrowała do Stanów. W 2005 roku miała 32 lata i mieszkała w mieście El Monte, niedaleko Los Angeles. Kilkanaście dni przed śmiercią przeniosła się do nowego mieszkania. W tej samej okolicy mieszkał też od jakiegoś czasu Michael, który był zaintrygowany nową sąsiadką. Kobieta właśnie odeszła od męża i planowała zacząć nowe życie. Chciała odzyskać opiekę nad dziećmi, którą po rozstaniu sprawował jej były partner. Dom, który Michael wynajmował, był tak umiejscowiony, że miał idealny widok na posiadłość, w której mieszkała Maria. Popijając poranną kawę i wyglądając przez okno, mógł obserwować swoją przyszłą ofiarę. Na początku grudnia 2005 roku Gargiulo ponownie zaatakował. Do domu Marii dostał się przez okna kuchenne. Był środek nocy, a 32-latka spała. Tak jak w przypadku poprzednich zabójstw, morderca użył noża i zadał nim tym razem 17 ciosów. Kobieta wykrwawiła się na śmierć. Rankiem odnalazł ją mąż, który przyszedł porozmawiać z nią o umowie rozwodowej. Martwa Maria leżała w ciemnoczerwonej kałuży. Krew była wszędzie, na podłodze, ścianach, łóżku. Zabójca oprócz zadania wielu ran kłutych ostrym narzędziem, potwornie okaleczył ofiarę. Oprawca nie wziął narzędzia, którym dokonał zbrodni, pozostawił je w kuchni ofiary. Jednak zabrał ze sobą inny nóż. Gargiulo znowu okazał się sprytniejszy od policji. Nie pozostawił po sobie zbyt wielu śladów, a wszystko to, co zabezpieczono, nie pomogło śledczym przybliżyć się do prawdy, kto był zabójcą. Pod uwagę wzięto to, w jaki sposób sprawca dostał się do domu. Liczono się z tym, że mógł ją wcześniej obserwować i mógł wszystko wcześniej zaplanować. Choć Michael mieszkał kilka metrów dalej i był powiązany z dwoma innymi zabójstwami kobiet o podobnym charakterze, w dalszym ciągu nie został ujęty. Dość szybko wyeliminowaliśmy różne motywy, takie jak rabunek czy kradzież z włamaniem. Później doszliśmy również do wniosku, że zabójstwo nie miało podłoża seksualnego. Jednak nie było w toku śledztwa zbyt wielu tropów czy podejrzanych. Dowodów było niewiele. Na zewnątrz, tuż przy posiadłości, odnaleźliśmy kawałek niebieskiego materiału, który wyglądał jak ochraniacz na buty. Na tym przedmiocie odnaleziono krople krwi. Przez chwilę pojawiła się nadzieja, że to może sprawca się skaleczył i to pomoże wyjaśnić sprawę.
Niestety okazało się, że krew należała do zamordowanej. Początkowo policja nie miała pojęcia, że za zabójstwem Ashley i Marie stoi jedna i ta sama osoba. Tym bardziej nie wiedzieli, że zabójca rozpoczął swoją zbrodniczą karierę już w latach 90. setki kilometrów od Kalifornii. Kiedy detektywi z każdym dniem coraz bardziej zbliżali się do prawdy, Michael prowadził normalne życie. Pracował jako tak zwana złota rączka. Naprawiał sprzęty domowe i często gościł w obcych domach. Stanowiło to dla niego idealną okazję do poznania swoich ofiar, tego jak mieszkają. W ten sposób wiedział, jak zaatakować i nie zostać złapanym. Założył nawet rodzinę. Wiele źródeł podaje, że po dokonaniu trzeciego zabójstwa wziął ślub. Wraz z żoną doczekali się dwójki dzieci. Kobieta, którą poślubił, nie zdawała sobie sprawy, kim tak naprawdę jest ojciec jej dzieci. Ich spokojne, wspólne życie było jednak krótkie. Po zabiciu Marie Bruno, Michael przeniósł się do Santa Moniki. W pobliżu jego domu mieszkała 20-paroletnia Michelle Murphy. Ta młoda kobieta stała się kolejnym obiektem fantazji seryjnego zabójcy. Tak jak w przypadku pozostałych kobiet, Michael również ją obserwował i podglądał. Wykazywał niezdrowe zainteresowanie, ale nikt w porę tego nie zauważył, nawet sama Michelle. W kwietniu 2008 roku Michael wybrał sąsiadkę na swój kolejny cel. Pod osłoną nocy włamał się do jej mieszkania. Wszedł przez okno, które kobieta zostawiła otwarte z uwagi na upały. Michelle była wtedy pogrążona w głębokim śnie, ale kiedy mężczyzna zaczął dźgać ją nożem, przebudziła się. Początkowo kobieta myślała, że to tylko zły sen, ale szybko zorientowała się, że już nie śpi, a to wszystko dzieje się na jawie. Kiedy otworzyła oczy, zobaczyła stojącego nad nią mężczyznę, zadającego jej ciosy w ramię. Zauważyła, że oprawca ściska w dłoni ząbkowany nóż. Chwyciła ostrze obiema rękoma. Próbowała powstrzymać napastnika. Gargiulo nie był w stanie zapanować nad Michelle, która zawzięcie z nim walczyła. Choć teoretycznie to on był silniejszy, to dziewczyna wykazała się sprytem. Nogi podciągnęła do klatki piersiowej i z całej siły kopnęła napastnika. Ten zatoczył się do tyłu i upadł na podłogę. Nożem, który trzymał w dłoni, sam się skaleczył. W tamtym momencie spanikował, zwątpił w siebie i doszedł do wniosku, że jest w tarapatach. Podniósł się z podłogi i zaczął uciekać. Ranna Michelle resztkami sił wstała i ruszyła w jego stronę. Michael na chwilę odwrócił się do niej i powiedział: przepraszam. Chwilę później opuścił jej dom. Michelle trafiła do szpitala z licznymi ranami od noża, jednak lekarzom udało się uratować jej życie. Na miejscu przestępstwa było pełno krwi, która nie należała wyłącznie do kobiety, ale także do sprawcy. Wszystko za sprawą skaleczenia Gargiulo. W ten sposób uzyskano jego DNA. Poza tym Michelle widziała jego twarz, więc była w stanie go wskazać. Po 15 latach, 3 zabójstwach i 1 usiłowaniu Michael został aresztowany przez policję z Santa Monica. Było to w czerwcu 2008 roku. W tamtym momencie połączono też wszystkie kropki i zdano sobie sprawę, że Gargiulo nie jest wyłącznie mężczyzną, który próbował zabić, a ma już na swoim koncie zabójstwa, a to czyni go seryjnym mordercą. Okazało się również, że po zabójstwie Ashley policja z rodzinnej miejscowości sprawcy posiadała jego DNA, jednak nie aresztowano go i nie powstrzymano przed kolejnymi czynami. W trakcie przesłuchania na policji padły słowa, które nieco zaniepokoiły śledczych. Jestem niewinny. Nic nie zrobiłem tej kobiecie. Nie udowodnicie mi tego, nieważne jakie macie dowody. To, że 10 kobiet zostało zamordowanych i badacie sprawy ich śmierci, a na miejscach zbrodni odnaleziono moje DNA, wcale nie oznacza, że ja to wszystko zrobiłem. Szokiem dla śledczych był fakt, że Michael zabił 3 kobiety i usiłował odebrać życie 4. Kiedy ten wspomniał o 10 zmarłych, pojawiły się przypuszczenia, że ofiar mogło być faktycznie więcej. Chcieli wyciągnąć od niego jak najwięcej informacji.
Mieli przeczucie, że to nie były puste słowa, a sprawca, próbując się wybielić, popełnił błąd i powiedział to, co tak bardzo chciał ukryć. Mimo to Michael już więcej nic na ten temat nie wspomniał. Nie dopasowano też żadnych innych podobnych spraw ani z Kalifornii, ani z pozostałych stanów. W stanie Kalifornia przedstawiono mu dwa zarzuty zabójstwa: Ashley Ellerin i Mary Bruno oraz próbę uśmiercenia Michelle Murphy. W innym miejscu oskarżono go o morderstwo pierwszego stopnia Trissy. W trakcie wszystkich dotychczasowych spraw sądowych Michael nie przyznawał się do zarzucanych mu czynów. Twierdził, że postawienie go w stan oskarżenia stanowiło spisek policjantów i prokuratury prowadzących cztery niezależne od siebie śledztwa. Próbował przekonać do siebie ławę przysięgłych słowami, że wrobiono go i posądzono o te zbrodnie wyłącznie dlatego, by zamknąć niewyjaśnione sprawy. Prokurator odpierał te zarzuty i argumentował, że Michael jest seryjnym sprawcą. Jego ofiary były młodymi, towarzyskimi kobietami. Do ataków dochodziło w porze nocnej, a ofiary doznały wielu ran kłutych zadanych nożem. Do przestępstw dochodziło w miejscach zamieszkania zaatakowanych kobiet. Wszystkie mieszkały w niewielkiej odległości od oskarżonego. Kluczowym świadkiem podczas procesu rozgrywającego się w Los Angeles była Michelle Murphy. Ocalała kobieta ze szczegółami opowiedziała o tej pamiętnej nocy z kwietnia 2008 roku. Prócz tego ława przysięgłych i sędziowie usłyszeli o traumie, z którą ta ofiara będzie musiała zmagać się już do końca swoich dni. Do dziś wieczorna pora wywołuje u niej strach i niepokój. Nigdy nie wróciła do wynajmowanego domu, w którym została zaatakowana. Na kilka miesięcy odizolowała się od zewnętrznego świata. Na sali sądowej zeznania złożył również Ashton Kutcher, co sprawiło, że proces nabrał medialnego charakteru. W prasie podkreślano, że rozpruwacz z Hollywood lub chłopak z sąsiedztwa, jak również go nazywano, pozbawił życia dziewczynę znanego aktora, pomijając pozostałe zamordowane i skrzywdzone kobiety. W obronie oskarżonego stanął wyłącznie jego nastoletni syn, który błagał sąd, by nie skazywano ojca na najwyższy wymiar kary. Powiedział, że nie widzi w nim zabójcy, tylko własnego ojca. Mimo to sędziowie przychylili się do sugestii prokuratora, który wnosił orzeczenie kary śmierci i taki wyrok też wydano w 2019 roku. Odcinek powstał na podstawie artykułów opublikowanych w serwisach People, ABC, CBS News, USA Today. Wykorzystano także informacje zawarte w tekstach takich dziennikarzy jak Christine Pelisek, Venia Stuelp, Maureen Marr czy Michael Crooks.